Czy istnieje rzeczywistość, którą człowiek może naprawdę poznać? To odwieczny spór między realistami a relatywistami. Bóg nie jest wielki, jak religia wszystko zatruwa. To jest zupełnie niepoważne. Musimy żyć dla czegoś poza sobą. Od ponad 23 stuleci, już od czasów Platona, ludzie spierają się o naturę poznania i prawdy. Czy istnieje rzeczywistość, którą człowiek może naprawdę poznać? Czy też nasza wiedza jest całkowicie subiektywna i względna, a może jest jedynie wytworem kultury? To odwieczny spór między realistami i absolutystami z jednej strony, a sceptykami, relatywistami i zwolennikami konstrukcjonizmu społecznego z drugiej. Co ciekawe, poglądy te ścierają się też w sferze nauk ścisłych. Jest wielu naukowców, przedstawicieli realizmu, którzy twierdzą, że istnieje obiektywna rzeczywistość i że nauki ścisłe są najbardziej racjonalnym, logicznym i efektywnym sposobem jej poznania. Jednak są i tacy, którzy kwestionują to podejście. Wybór jednej z tych opcji ma bardzo istotne konsekwencje dla naszego pojmowania życia, otaczającego nas świata i sposobu zdobywania wiedzy. Przyjrzyjmy się tej kwestii. Mamy zatem tych, którzy wierzą, że istnieje prawda absolutna i obiektywna rzeczywistość, oraz konstrukcjonistów społecznych, wyznawców postmodernizmu, zwolenników myślicieli takich jak Michel Foucault, Jacques Derrida, Paul Feyerabend, którzy twierdzą, że cała wiedza, także naukowa, jest względna, przypadkowa i niepewna. Utrzymują, że nauka jest uwarunkowana kulturowo, że jedna metoda naukowa wcale nie jest lepsza od innych. Twierdzenie, że twoje podejście naukowe jest lepsze, przez niektórych uważane jest za przejaw rasizmu, szowinizmu lub seksizmu. Pewna kobieta stwierdziła nawet, że newtonowskie pryncypia to podręcznik gwałciciela. Inna uznała, że równanie E równa się MC kwadrat jest seksistowskie, gdyż przyznaje uprzywilejowany status prędkości światła kosztem innych prędkości. Oto z czym staramy się tu zmierzyć. W tym kontekście Alan Sokal, dość znany fizyk z Uniwersytetu Nowojorskiego, opublikował w 1996 roku artykuł w czasopiśmie Social Text. Jest to sztandarowe pismo konstrukcjonistów i postmodernistów, którzy uważają naukę, podobnie jak całą rzeczywistość, za rzecz względną. Sokal zatytułował swój artykuł Transgresja granic ku transformatywnej hermeneutyce grawitacji kwantowej. Zwróćcie uwagę, hermeneutyka grawitacji kwantowej. Pozwolę sobie zacytować z niego krótki fragment. Jak słusznie zauważył Althauser Lacan, w końcu dostarczył myśli freudowskiej pojęć, których potrzebowała. Ostatnio lacanowską typologię disige z powodzeniem zastosowano w krytyce filmowej i w psychoanalizie AIDS. W kategoriach matematycznych Lacan wskazuje, że pierwsza grupa homologiczna kuli jest nieistotna, zaś grupy innych powierzchni mają kluczowe znaczenie. Owa homologia związana jest ze spójnością lub niespójnością powierzchni po dokonaniu jednego lub kilku cięć. Brzmi bardzo poważnie i uczenie. To prawda, ale to także kompletna bzdura. Sokal to wszystko wymyślił. Najpierw dokładnie poznał żargon konstrukcjonistów, a później stworzył z niego absurdalny miszmasz. Prawie cały artykuł został zmyślony. To dopiero nonsens. W swoim artykule Sokal przyznaje, tak, macie rację, grawitacja kwantowa to jedynie konstrukt społeczny w przeciwieństwie do wszystkiego innego, co nas otacza.
Sokal zaryzykował. Założył, że wydawcy czasopisma nie oddadzą jego artykułu do recenzji. Uważał, że jedni z najbardziej znamienitych myślicieli wśród konstrukcjonistów będą tak zachwyceni tym, że jeden z wybitnych fizyków z obozu realistów napisał artykuł popierający ich stanowisko, że nie zadadzą sobie trudu, aby sprawdzić podstawowe dane. Bo gdyby to zrobili, każdy naukowiec znający się na rzeczy powiedziałby, że są to wierutne brednie. Okazało się, że Sokol miał rację. Główne czasopismo naukowe środowiska konstrukcjonistów społecznych, relatywistów, opublikowało stek bzdur. Na domiar złego, w innym czasopiśmie o nazwie Lingua Franca, Sokal wyjawił, że dzięki temu eksperymentowi chciał się dowiedzieć, czy tak szacowne czasopismo pozwoli sobie na publikację artykułu bez recenzji. Jak można sobie wyobrazić, publikacje te wywołały ogromne poruszenie, przynajmniej w środowisku postmodernistów i teoretyków konstrukcjonizmu społecznego. Oczywiście realiści przyklasnęli Sokalowi, twierdząc, że od zawsze uważali konstrukcjonistów za oszustów. Podoba mi się to, co zrobił Sokal, bo jego eksperyment rzuca światło na względność ludzkiego poznania. To prawda, że odbieramy świat przez nasze zmysły, które filtrują rzeczywistość. Świat nie dociera do nas w formie obiektywnej. Poznanie charakteryzuje się pewną przypadkowością. Zawsze pozostają jakieś pytania. Temu nikt nie zaprzecza. Pamiętamy historię o niewidomych i słoniu. Każdy z niewidomych, posługując się zmysłem dotyku, miał powiedzieć, co się przed nim znajduje. Jeden powiedział, że drzewo, drugi, że wąż i tak dalej. Chodzi o to, że postrzegamy świat z różnych punktów widzenia. Nie mam z tym problemu, o ile nie zapomnimy o jednej zasadniczej kwestii, a mianowicie, że słoń istnieje. Że istnieje rzeczywistość, niezależnie od trudności, na jakie w jej poznaniu napotykamy jako ludzie. Czasami o tym zapominamy. To prawda, że odbieramy rzeczywistość przez filtr naszych zmysłów. Niewidomi mieli różne poglądy na temat słonia, ale to nie znaczy, że słonia tam nie było. Prawda absolutna i obiektywna rzeczywistość istnieją niezależnie od tego, jak ograniczone są nasze możliwości postrzegania. Wyobraźmy sobie, że ktoś patrzy na górę przez wizjer. Widzi tylko jej drobny fragment. Obraz jest zniekształcony. Ale to nie znaczy, że tej góry tam nie ma. Komu byście zaufali? Czy wolelibyście wsiąść do odrzutowca skonstruowanego przez znawców aerodynamiki, czy przez uzdrowiciela voodoo? Powiedzcie, kto ma lepszy kontakt z rzeczywistością? Ktoś, kto zaprzecza Holokaustowi, czy ktoś, kto uważa, że coś takiego jednak miało miejsce? Kto jest bliżej prawdy? Ktoś, kto twierdzi, że księżyc jest zrobiony z zielonego sera, czy ktoś, kto uważa, że składają się na niego różnego rodzaju skały? To prawda, że nasze poznanie jest względne, ale obiektywna rzeczywistość istnieje. Kto jest bliżej prawdy? Ktoś, kto uważa, że pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych był Charles de Gaulle, czy że był nim George Washington? Kto jest bliżej prawdy? Ktoś, kto myśli, że Słońce krąży wokół Ziemi, czy że Ziemia krąży wokół Słońca? Nie powinniśmy zapominać, że prawda istnieje, bo istnieje rzeczywistość. A to, w co wierzymy, może przybliżyć nas do prawdy bardziej niż innych. Możesz powiedzieć, moje przekonanie, że Charles de Gaulle był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest tak samo dobre jak twoje przekonanie, że był nim George Washington, ale to nie ma sensu. Rzeczywistość istnieje.
Nie da się zaprzeczyć, że jest przefiltrowana, ale na pewno istnieje. Zaś poszukiwanie prawdy, dążenie do lepszego zrozumienia rzeczywistości, tego jak zaistniała, dlaczego akurat tutaj, oraz jakie miejsce zajmują w niej istoty ludzkie, jawi mi się jako uświęcone poszukiwanie. Przynajmniej tak ja to postrzegam, jako uświęcone poszukiwanie wiedzy. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.